Firma CD Projekt Red, zaatakowana przez hakerów, cyberprzestępcy uzyskali nieautoryzowany dostęp do wewnętrznej sieci spółki. Wykradli dane korporacyjne i pozostawili informacje o żądaniu okupu za odszyfrowanie dostępu do infrastruktury. CD Projekt nie poinformował, jakie dane zostały wykradzione w wyniku incydentu, podał, że kopie zapasowe informacji pozostały nienaruszone i będą mogły być odtworzone. Kurs akcji na GPW nagle zapikował, jeden papier stracił na wartości. Mniej więcej 5%. Tego rodzaju przypadki cyberataków w przeszłości już się zdarzały, jednak obecny, zdaniem ekspertów, wygląda bardzo poważnie. Na przełomie lutego i marca mamy poznać szczegóły programu Nowy Ład. Zgodnie z zapowiedzią premiera ma zawierać przede wszystkim plany inwestycyjne, ale także propozycje dotyczące wielu dziedzin życia społecznego oraz gospodarczego w czasie po pandemii. Program jest gotowy w tej chwili też z racji na to, że inne ugrupowania pokazują swoje programy albo właśnie pytanie, czy to są programy. Też na bieżąco chcemy się odnieść do tego, co oni prezentują i dzięki temu też pokazać tą różnicę programową, tą różnicę merytoryczną pomiędzy nami a opozycją. Polska w porównaniu do innych państw europejskich i na świecie ma jedną z najpłytszych recesji, poinformował dziś premier Mateusz Morawiecki, odniósł się do wczorajszego raportu MFW na ten temat oraz do rządowych planów gospodarczych. Dziś wiemy, że Polska gospodarka okazała się w znacznym stopniu bezpieczna na i bezpieczna i odporna jeśli chodzi o te wstrząsy które zafundował nam covid-19 wirus. W odpowiedzi na kryzys pandemiczny uruchomiliśmy tarczę. Dziś to blisko 200 miliardów złotych. Zdecydowanie jedna z największych tarcz na ratowanie miejsc pracy, ratowanie ludzi po prostu. Grupa Wyszehradzka jest istotnym, o ile nie najistotniejszym czynnikiem katalizującym współpracę regionalną w Europie Środkowej, powiedział dziś w Juracie prezydent Andrzej Duda. Rozpoczął się tam dwudniowy szczyt prezydentów państw grupy wyszehradzkiej. Jest ona nieformalną regionalną formą współpracy Polski, Czech, Słowacji i Węgier od 2004 roku. Wszystkie kraje V4 są członkami Unii Europejskiej, a grupa stanowi forum wymiany doświadczeń oraz wypracowania wspólnych stanowisk w sprawach dotyczących regionu. Obchodzimy w tym roku 30-lecie współpracy wyszehradzkiej. Jeśli popatrzymy na te ostatnie trzy dekady, które minęły od upadku komunizmu w naszych krajach, upadku zapoczątkowanego przez Polską Solidarność, zobaczymy, że są one wypełnione nie tylko wielkim sukcesem gospodarczo-politycznym, ale także skokowym awansem społeczno-cywilizacyjnym. Parlament Europejski pochyli się nad rezolucją dotyczącą wstrzymania budowy gazociągu Nord Stream 2. Pojawi się też projekt wdrożenia układu o stowarzyszeniu Unii Europejskiej z Ukrainą. Jego autorzy podkreślają w nim jej rolę jako strategicznego kraju tranzytowego surowców oraz potrzebę modernizacji krajowego systemu przesyłowego. Jest w nim też mowa o znaczeniu integracji z unijnym rynkiem energii. Budowie gazociągu biegnącego z Rosji do Niemiec po dnie Bałtyku ostro sprzeciwia się Polska, państwa bałtyckie oraz USA. Jest szansa na ponowne rozruszanie akcji kredytowej, ocenia Związek Banków Polskich. Wszystko dzięki obniżeniu wymagań. Kilka miesięcy temu część banków wymagała nawet 30% wkładu własnego, a niektóre nawet 40%. Teraz na rynku postępować ma odwilż. Na początku tego roku część instytucji finansowych zaczęła oferować kredyty już z tylko 10% wkładem. Średnia kwota wnioskowanego kredytu mieszkaniowego w styczniu wyniosła 306 tysięcy złotych i była o 6,6% ,6 wyższa niż rok wcześniej. Polski złoty delikatnie się umacnia. Dziś rano kurs euro kształtował się na poziomie 4,48 zł i był o niespełna grosz wyższy niż w poniedziałek wieczorem. Dolar w końcówce dnia kosztuje 3,70, frank 4,14, funt 9 groszy. Włodzimierz Hereźniak nie jest już prezesem Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Decyzję o jego odwołaniu podjęła Rada Nadzorcza. Od 1 marca funkcję tę przejmie Barbara Piątek. Do tego czasu peo prezesa będzie Artur Dyczko. Kurs akcji JSW na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie osuwa się dziś o prawie 1%. Na koniec o ekonomicznym wymiarze zimy, nawet 500 zł może stracić ten kierowca, który nie odśnieży swojego auta. Niewidoczne, pokryte śniegiem tablice rejestracyjne mogą kosztować właściciela pojazdu nawet 100 zł. Zdecydowanie wyższe mandaty są za nieodśnieżony chodnik. Właścicielowi nieruchomości grozi kara grzywny nawet do 1500 zł. Będzie ona wyższa, jeżeli osoba przechodząca złamie na nim rękę lub nogę.